Natomiast no nie, to miejsce ma swoje, no swoje początki gdzieś już w średniowieczu. Był to chodnik znajdujący się poza murami miasta i tym chodnikiem prowadzono skazańców na Szubieniczną Górę. Czarny chodnik właśnie od tej czarnej drogi, którą oni mieli pokonać. I Chat Cieszyński, kiedy skazywano kogoś na wypędzenie z miasta czy na jakąś karę śmierci na Szubienicznej Górze, wyprowadzał takiego delikwenta przez taką bramkę tutaj w murach miasta, tam na Kurzy Targ dalej prowadziła, tam był dom Kata, więc ze swojego domu wyprowadzał go na czarny chodnik i tym czarnym chodnikiem aż na dzisiejsze osiedle na Zorze, bo tam była Szubieniczna Góra, tam znajdowała się główna miejska Szubienica, łącznie z Izbą Tortur, i tam dokonywano no, tych krwawych spektakli, no to właśnie prowadzono go tym czarnym chodnikiem. No i pod wiaduktem znajduje się kapliczka, tak zwana kapliczka skazańców, w której mamy pokazaną figurę Chrystusa upadającego pod krzyżem. To dlatego, że kiedy ci skazańcy szli tą czarną drogą, tym czarnym chodnikiem, to tam przy figurze Jezusa upadającego pod krzyżem składali ostatnią w życiu modlitwę przed śmiercią. Ta kapliczka ma też swój wydźwięk, bo cała ta droga tego skazańca miała powielać biblijną drogę Jezusa właśnie przed ukrzyżowaniem. To dosłownie tak w średniowieczu odczytywano całe te drogi skazańców. No i dlatego musiał pokonać on tyle kilometrów, złożyć ostatnią modlitwę przy kapliczce i na Szubienicznej Górze dokonał swojego żywota. Dlatego mówię, że to miejsce raz, że skrót, dwa, ma ono swoje konkretne znaczenie w historii miasta. Takich czarnych chodników zachowało się w sumie niewiele na terenie Polski. My Szczęsnowskiego mamy, natomiast zazwyczaj nie mamy świadomości, co ten chodnik znaczył, bo mało kto wie, że ta kapliczka to kapliczka skazańców, mało kto wie, że tutaj zaraz na wprost mniej więcej Chat miał swój dom i wyprowadzał skazańców przez konkretną bramkę w murach miasta i prowadził ich na śmierć. Więc o tym chciałem wspomnieć, skoro dzisiaj temat śmierci i cmentarzy, na kolejny cmentarz rozciągnął, podobnie jak przy Świętym Jerzym, tak i tu dzieci bawią się na kościach ludzkich. Tutaj spędzimy trochę więcej czasu, dlatego że tutaj mam więcej zdjęć, więcej ciekawostek, bo z tego cmentarza zachowało się tak naprawdę najwięcej materiału źródłowego, który można tutaj przekazać, więc podejdziemy. No 70% mieszkańców miasta po prostu zmarło. Miejsca na tych cieszyńskich cmentarzach, które do tej pory przeszliśmy, zaczęło zwyczajnie brakować. No i księżna odstąpiła miastu swój prywatny ogród po to, żeby wykopać tutaj jeden wielki dół i wszystkie ofiary epidemii do tego jednego wielkiego dołu wrzucać, przesypywać wapnem, no i jak już był pełny, to zasypać ziemią. I w podzięce za to księżna kazała zbudować kościół Świętej Trójcy, który pierwotnie był kościołem ewangelickim. Po kontrreformacji stał się kościołem katolickim. No i mieszczanie cieszyńscy tak jakoś wybrali to miejsce pod grzebanie tutaj swoich zmarłych. W ciągu 10 lat od pożaru miasta nie ma tutaj swojego grobu i nikt o nim nie pamięta. Człowiek, który założył najstarsze publiczne muzeum w Polsce, czyli Muzeum Śląska Cieszyńskiego, który ufundował bibliotekę Szersznika, która znajduje się dzisiaj w Książnicy Cieszyńskiej, nie posiada miejsca, w którym można by go było upamiętnić. Prawdopodobnie jego kości spłynęły razem z innymi w dół tą ulicą. I możemy stwierdzić, kto tutaj leżał, bo jak Państwo podejdą bliżej, to zobaczą Państwo w parku. No to robotnicy co chwila natrafiali na kości ludzkie. Na kości ludzkie, które nie tak całkiem głęboko są zakopane,
które są zakopane na całkiem płytki, bardzo płytko nawet. I to też nam przypomina o faktycznym przeznaczeniu tego miejsca. To miejsce przeznaczone było pod cmentarz. Oprócz księdza Leopolda Jana Szersznika leży tutaj też Ludwik Honegger. Ludwik Honegger, wybitny geolog, znany w całej monarchii austro-węgierskiej, funkcję uzyskał właśnie po pożarze miasta Cieszyna. Kiedy tamten stary kościół parafialny spłonął, to tutaj kościół dominikański, bo to był kościół będący częścią klasztoru dominikanów, przejął funkcję kościoła parafialnego. Natomiast sam klasztor dominikański został tu założony w 1267 roku z inicjatywy księżnej opolskiej Eufemii, żony Władysława I Opolskiego, a matki zarazem księcia Mieszka I Cieszyńskiego. I w podzięce dominikanie udostępnili to miejsce, tak jakby kaplicę tutaj kościelną czy klasztorną wówczas, pod miejsce wiecznego spoczynku kolejnych piastów cieszyńskich. I tutaj w kościele, jak wejdziemy do środka, bo teraz tam mszy być nie powinno, więc jak wejdziemy do środka, to dokładnie wskażę te miejsca, gdzie leży Mieszko I Cieszyński. Natomiast tutaj chcę powiedzieć przede wszystkim to, że kaplica ta pełniła swoje funkcje przez około 100 lat, bo dopiero z czasem tą część, która jest dzisiaj częścią ołtarzową, w 1408 roku ufundował w całości książę Przemysław I Noszak i tam założył ogromną kryptę, całkiem sporych rozmiarów kryptę, która miała służyć jemu i jego potomnym. Jego nagrobka, nagrobka należącego, możemy też sobie tutaj przeczytać, do Mikołaja Rudzkiego z Rudz, zmarłego w 1664 roku, a pełniącego zarazem urząd kanclerza księstwa cieszyńskiego. No, ów rycerz chciał pewnie siebie pokazać po wsze czasy w swojej najlepszej zbroi, bo tak to zazwyczaj bywało, że na tych nagrobkach ukazywali się rycerze w tym, co mieli najlepszego, więc mamy tutaj pełną zbroję płytową, mamy tutaj jego herb, mamy też hełm u dołu, no i tutaj mamy ten krótki opis, kto spoczywa w tym grobie, więc pod posadzką tego kościoła prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu spoczywa właśnie kanclerz książęcy.